Witamy w studiu Nowej Ery. Dziś ze mną kolejny znakomity gość, pan Marcin Wojtyński, dyrektor rozwiązań cyfrowych w Nowej Erze. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dziś porozmawiamy o nowych technologiach w edukacji. Co nauka zdalna i doświadczenia pandemii koronawirusa zmieniły w patrzeniu nauczycieli na użycie technologii podczas nauczania? Zmieniły bardzo wiele. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że nauczyciele no, stanęli na wysokości zadania podczas nauki zdalnej, szczególnie podczas tej pierwszej, pierwszego lockdownu, kiedy nagle w przeciągu kilku dni musieli, musieli oswoić się z nowymi e, cyfrowymi technologiami, kiedy musieli znaleźć materiały cyfrowe e, i ten egzamin zdali na szóstkę. Natomiast też nauczyciele nauczyli się i zobaczyli, jakie są też ograniczenia wynikające z nowych technologii i z ogromną chęcią i radością wrócili do klas, żeby móc się podobnie spotkać z dziećmi i już wiedzieli, czego tak naprawdę nie chcą widzieć w technologii, tego, że trzeba bardzo dużo spędzać czasu w internecie, przeszukując materiały, sprawdzając, czy one są odpowiednie, zakładając konta w wielu aplikacjach. To jest, to jest coś, co, co nauczyciele mówili nam również na wielu rozmowach, że chcieliby tego uniknąć w przyszłości. Dostawaliśmy sygnały od nauczycieli. Ja sama mam dzieci, więc wiem, że tych materiałów w internecie jest cały ocean możliwości, jest bardzo dużo, ale są one bardzo rozproszone, a przeszukiwanie tych zasobów internetu jest bardzo czasochłonne. Ale jak rozumiem, nauczyciele poradzili sobie na szóstkę z plusem. A jak poradzili sobie z tą sytuacją uczniowie? No, uczniowie byli też prowadzeni za rękę przez nauczycieli. Także ci nauczyciele, którzy mieli dostęp do tych wartościowych, cennych materiałów, których no, były tak naprawdę gwarantowane przez źródła, na których mogli, mogli polegać, ich uczniowie mieli lepiej. My w nowej erze. Jak tylko rozpoczęła się e, nauka zdalna, oczywiście rzuciliśmy wszystkie siły, e, ażeby wspomóc e, nauczycieli. Otworzyliśmy e, wszelkie nasze e, biblioteki z materiałami, e, przekonwertowaliśmy je na materiały cyfrowe e, i pytaliśmy nauczycieli, dostawaliśmy bardzo wiele zapytań i uwag, i takich, e, Porad w jaki sposób moglibyśmy jeszcze lepiej tak naprawdę wspierać tą pracę nauczyciela, Najpierw w nauce zdalnej, a potem również, jak nauczyciele już wrócili do klas, wiele z tych rzeczy, z tych rozwiązań tak naprawdę zostało z nauczycielami i chcieli, żeby nauczyciele chcieli, żebyśmy dalej wspierali ich i udostępniali te materiały. Czy tak narodził się pomysł na neona? Tak. Pomysł na ona w zasadzie urodził się z no, setek rozmów z nauczycielami i z uczniami, które prowadziliśmy w czasie nauki zdalnej i zaraz po nauce zdalnej. Pytaliśmy się, jak to doświadczenie wpłynęło na ich stosunek do korzystania z materiałów cyfrowych, czy będą chcieli wrócić jeszcze do materiałów papierowych. Wszyscy powiedzieli, że będą chcieli, bardzo chcieli wrócić też do klasy, bo wiedzieli, że ten kontakt z uczniami jest dla nich bardzo ważny. I tak naprawdę ta idea neona, spójnego systemu rozwiązań edukacyjnych, narodziła się wtedy właśnie. Podczas tych rozmów zapraszaliśmy nauczycieli do konsultacji i staraliśmy się pogodzić ten świat. Rozwiązań, które nauczyciele lubią, z których korzystają, do których są przyzwyczajeni od wielu lat, podręczników, zeszytów ćwiczeń, z możliwościami technologicznymi, które otworzyły się też przed nauczycielami no, w wyniku tego doświadczenia pandemicznego, czy też tego doświadczenia nauki zdalnej. Z tego, co Pan mówi, technologia w nauczaniu odgrywa bardzo istotną rolę. Może odgrywać bardzo istotną rolę, natomiast to, co jest ważne, to jest to, żebyś, jakby, żeby była ta elastyczność. To znaczy, nauczyciele mogą korzystać z technologii, chętnie z nich korzystają, natomiast my patrzymy na rozwiązania technologiczne jako na rozwiązania, które mogą być komplementarne, czy mogą być też wspomagające te rozwiązania tradycyjne, papierowe. Podręczniki, zeszyty ćwiczeń, czy też materiały, które nauczyciel przygotowuje samodzielnie. Dlatego za ideą neona właśnie stoi ten, to połączenie dotychczas używanych materiałów papierowych z możliwościami, które daje technologia. Bo technologia daje wiele możliwości. Multimedia są atrakcyjną formą przekazywania wiedzy. Wiele Trudnych obszarów łatwiej jest wytłumaczyć nauczycielowi przy użyciu filmów czy animacji multimedialnych. Takie rzeczy jak procesy, takie rzeczy jak filmy historyczne. To są rzeczy, które nauczyciele już tak naprawdę od dawna używają w klasie. Teraz w neonie mają możliwość no, trzymania tego wszystkiego w jednym miejscu. Widziałam analizy, gdzie okazało się, że po pandemii uczniowie też troszkę zmienili swój sposób przyswajania wiedzy, że oni lubią jak podręcznik przenika się trochę z nową technologią, jak nowa technologia wspiera podręcznik, bo dzięki temu przyswajanie wiedzy jest bardziej bogate, że taka powstaje synergia, dobra synergia, jak to się przenika. Czy tak jest również w Neonie? Zgadza się, zgadza się. Te elastyczne modele pracy, ta wymienność pomiędzy materiałami papierowymi i cyfrowymi również dotyczy uczniów. Ja sam mam doświadczenie też rodzicielskie i wiem, że dzieci lubią uczyć się, uczniowie lubią uczyć się i czytać podręczniki, ale też w trakcie tego często sprawdzają sobie informacje w internecie, czy oglądają filmy, oglądają doświadczenia, bo to daje tak naprawdę inny wymiar tej edukacji to powoduje, że ta nauka jest dużo bardziej atrakcyjna. Jest to y, wielowymiarowy sposób przyswajania wiedzy. Ta, no, edukacja przestaje być płaska, prawda? To dużo atrakcyjniej jest, jeżeli coś widzimy na przykład w trójwymiarze, coś, o czym najpierw przeczytaliśmy e, w podręczniku. To bardzo, bardzo ubogaca. Ale czy to oznacza, że teraz już e, edukacja bez komputera to, to nie istnieje? Nie, nie, oczywiście, że nie. E, edukacja może być tak naprawdę... Bardzo wymienna, może być bardzo zróżnicowana. Możemy czytać papierowy podręcznik, zagłębiać się w niego, ale równie dobrze możemy rozwiązywać sobie quizy, oglądać filmy. To, co nam daje technologia, to jest to, że technologia też umożliwia no, pewną automatyzację pewnych zadań, które kiedyś. No, wymagały trochę więcej zachodu, na przykład proste sprawdzanie y, zadań, y, czy odrabianie pracy domowej na komputerze może być o tyle ciekawe, że od razu uczeń widzi wyniki y, swojej pracy domowej, widzi co zrobił dobrze, widzi co zrobił źle. Y, system może mu podpowiedzieć, gdzie powinien zajrzeć, y, żeby uzupełnić sobie tę wiedzę, a z punktu widzenia nauczyciela to też jest ogromna oszczędność czasu, bo nauczyciel zadając pracę domową, może liczyć na to, że pewne typy zadań będą przez system sprawdzone, wyniki zostaną udostępnione zarówno nauczycielowi, jak i uczniom. Wreszcie też daje to możliwości takiego większego zainteresowania uczniów. Bardzo często mówi się teraz o uczeniu metodą projektów, o, o pracy w grupach uczniów. Technologia też daje możliwość takiej, takiej pracy, takiej wymienności, takiego dzielenia się i pracy, e, tak naprawdę wspólnej. To, co Pan mówi, e, też na mi na myśl, że Oszczędność czasu, która spowoduje też możliwość większej indywidualizacji nauczania. Jeżeli te prace domowe sprawdzają się same, jeżeli te sprawdziane będą oceniane i nie trzeba będzie tego nakładu pracy, by oceniać je w domu, to czy powstaje taka przestrzeń, żeby bardziej zindywidualizować podejście do ucznia? W Neonie bardzo. Dużo poświęciliśmy temu czasu. Są ćwiczenia na różnych poziomach trudności, które nauczyciele mogą zadawać uczniom: mogą zadawać je jako pracę domową obowiązkową, mogą zadawać jako pracę taką samodzielną, wreszcie mogą wybierać uczniów czy też grupy uczniów, którym te, te materiały zadają. Do tego stworzyliśmy mechanizm, myślę, że bardzo ciekawy, wiemy, że ciekawy, bo, bo uczniowie już widzieli go, zbierania punktów i zbierania pucharów. Za grywalizacja. Do, grywalizacja. Uczniowie to uwielbiają, daje to im do, dodatkową motywację do robienia więcej, do tej nauki przez zabawę, co też jest bardzo ważne. To faktycznie e, brzmi jak e, lepszy wymiar edukacji. Czy jest jeszcze coś szczególnego, co nauczyciele będą mogli odkryć w Neonie? Neon daje też taką większą możliwość kontroli swoich postępów. Już tu wspominałem, z punktu widzenia ucznia, to, że uczeń widzi. E, e, Jakie ma wyniki, czy dobrze odpowiedział na zadane pytania, czy na, na jakiś obszar, którego się uczy. Może też wrócić sobie do podręcznika, przeczytać jeszcze raz, sprawdzić się jeszcze raz no i uczyć się aż do skutku. Wszystkie swoje wyniki uczeń widzi na swoim panelu, z wszystkich swoich przedmiotów, dostaje punkty, dostaje puchary. Ale też pomaga mu to w takiej samodzielności, w takiej samoorganizacji. Każdy z nas, rodziców, wie, jak wielkim wyzwaniem dla rodzica jest to, żeby przypomnieć dzieciom o zadanej pracy domowej. No mam nadzieję, że neon też tutaj rodzicom da odrobinę wytchnienia, i uczniowie będą mogli no, sami tak naprawdę kontrolować to, co swoją naukę, swoje prace domowe. A z punktu widzenia nauczyciela, to jest możliwość, Patrzenia na postępy uczniów, patrzenia na tle klasy, na tle innych klas, również taka, taki sposób na samo zorganizowanie się. W systemie neon nauczyciel będzie widział wszystkie prace domowe, które zadał we wszystkich swoich klasach. Pamiętajmy, że wielu nauczycieli uczy wiele klas, wiele grup, czasami jest trudno to wszystko spamiętać, a tutaj będzie wszystko miał tak naprawdę w jednym miejscu, zawsze pod ręką, czy to będzie w domu, czy to będzie w klasie, wystarczy się zalogować do tego systemu i te wszystkie wyniki są zawsze pod ręką. Na pewno też dodatkowym jakimś tutaj atutem będzie to, że. Nauczyciel będzie miał też te wyniki do podzielenia się z rodzicami, na przykład na zebraniach. Zawsze rodzice przychodzą, pytają się, jak wyglądały moje oceny czy wyniki mojego dziecka ze sprawdzianów i z kartkówek. A kiedy będzie można tak dotknąć, przetestować neona? Neona będzie można przetestować już na początku marca. Udostępnimy dla wszystkich nauczycieli wersję taką. Testową wersję demonstracyjną, gdzie znajdą się wszystkie przedmioty i wszystkie podręczniki, które będziemy udostępniać już od września 2023 roku. Neon w przyszłym roku będzie dostępny dla klas pierwszych, czwartych i siódmych, i będzie częścią oferty podręcznikowej, czyli nauczyciele, jeżeli wybiorą podręczniki nowej ery, automatycznie będą mieli dostęp do do, do systemu NEON z wszystkimi podręcznikami, podobnie będzie z uczniami w ich szkole. Co ważne, uczniowie będą również mieli dostęp do wszystkich, nie tylko podręczników, ale również zeszytów ćwiczeń w wersji elektronicznej w systemie NEON. Usłyszałam takie zdanie, że NEON to lepszy wymiar edukacji czyli to nie rewolucja, a ewolucja. Tak, tak. Nauczyciele już tam są. Nauczyciele już są w neonie, zresztą nie mają neona. Gdyż nauczyciele od czasów nauki zdalnej pracują w środowisku cyfrowym, korzystają z wielu materiałów cyfrowych, korzystają na lekcji, korzystają w przygotowaniu do lekcji, w sprawdzaniu wiedzy. Teraz będą mieli jedno, jeden system, jedno miejsce, taką wspólną przestrzeń Nauczyciel i uczeń, gdzie będą te wszystkie materiały i podręczniki, neon do domu czyli specjalny taki moduł do zadawania prac domowych i odrabiania prac domowych i panele nauczyciela, panele ucznia, w których nauczyciel i uczeń będą widzieli swoje postępy. Także zapraszamy już od marca do wypróbowania do przetestowania. A od września, od nowego roku szkolnego, wszystkie podręczniki nowej ery do klas pierwszych, czwartych i siódmych będą dostępne w tym spójnym systemie rozwiązań edukacyjnych. A czy wprowadzenie takiego systemu do szkół będzie wymagało dużego nakładu no nie wiem, szkoleń, zaangażowania nauczycieli, czy to będzie bardziej intuicyjne? System jest bardzo intuicyjny. System nie będzie wymagał od nauczycieli, Ustawiania czy wpisywania nazwisk uczniów, to będzie automatyczne, automatyczne i zrobione jakby na, na poziomie całej szkoły, czyli uczniowie będą dla wszystkich klas, dla wszystkich przedmiotów, te klasy będą tam utworzone, będą się tam znajdowały, więc nauczyciele poszczególnych przedmiotów nie będą musieli wpisywać. Imion nazwisk nie będą musieli prosić o zgodę rodziców, co zawsze jest jakimś takim no, dodatkowym zajęciem i, i, i wiemy, że nauczyciele tego nie lubią robić. Ostatnia rzecz, o której chciałem jeszcze powiedzieć, która wydaje mi się, że będzie bardzo atrakcyjną nowością dla nauczycieli, to jest do naszego generatora testów, czyli takiego rozwiązania, które się znajduje w tym środowisku NEON. Które służy do tworzenia spersonalizowanych sprawdzianów i kartkówek. Rozwijamy generator testów i dodajemy nową aplikację. Aplikacja się nazywa OnDorio, i jest to absolutnie świetna technologia, która pozwoli nauczycielom oszczędzać czas, gdyż nauczyciele przy pomocy swojego telefonu będą mogli w sposób automatyczny sprawdzić karty odpowiedzi uczniów ze sprawdzianów i z kartkówek. Czyli to, co zajmowało do tej pory kilka godzin cennego wieczornego czasu może być zrobione w przeciągu kilkunastu minut. Po prostu trzeba zrobić zdjęcia kart odpowiedzi sprawdzianu czy też, czy też kartkówki i system sam Przeliczy wyniki, pokaże, który uczeń miał, jakie popełnił błędy, no i przeliczy to na wyniki procentowe. Nauczyciel może wtedy z tych wyników procentowych oczywiście to przemienić na oceny szkolne. Naprawdę? To brzmi jak duże ułatwienie i wielka oszczędność czasu. Już w styczniu udostępnimy wszystkim nauczycielom, którzy mają konto Nowej Ery, taką aplikację do. Przetestowania będzie ona dostępna aż do końca roku szkolnego, natomiast od września ta aplikacja będzie dostępna dla wszystkich nauczycieli korzystających z podręczników nowej ery, które znajdują się w tym spójnym systemie rozwiązań edukacyjnych Neon. Jako mama, nie mogę sobie darować tego pytania. A co by pan powiedział takim sceptykom, być może nauczycielom, być może rodzicom, którzy mogą sobie pomyśleć: OK, fajne rozwiązanie, ale czy to oznacza, że teraz moje dziecko będzie tylko siedziało przed komputerem i tylko się uczyło, że bez technologii się nie da? Nie, oczywiście, że się da. Są podręczniki papierowe. Nie trzeba przyswajać wiedzy, czytając to na komputerze. Można to robić w sposób tradycyjny, natomiast na pewno to środowisko, praca w Neonie, uatrakcyjni i zmotywuje uczniów do tego, żeby się organizowali, żeby sami wykonywali pracę domową, żeby mieli swoje wszystkie wyniki w jednym miejscu. Puchary i punkty, które dostają za rozwiązywanie zadań, też na pewno no, spowodują taki element y, grywalizacji pomiędzy, pomiędzy uczniami. A poza tym to jest chyba duża nauka odpowiedzialności za samego siebie, za swój proces nauczania, takie sprawstwo, prawda? Ale jest to też wygoda dla nauczycieli, jest to wygoda dla uczniów, jest to wygoda dla rodziców, ponieważ e, wszystkie podręczniki zeszyty ćwiczeń e, w formie neonbooków będą dostępne na platformie w formie cyfrowej, więc jak zapomnimy zeszytu ćwiczeń czy podręcznika zostanie w szkole, to już nie ma wymówki, że nie robię pracy domowej albo że czegoś się nie nauczę. I już na zakończenie, jak chciałby Pan zachęcić nauczycieli do zapoznania z neonem? Proszę przetestować, proszę doświadczyć neona, proszę wejść już od marca do naszej wersji demonstracyjnej i po prostu sobie przeklikać, popatrzeć, a może też pokazać uczniom. Starsi uczniowie z starszych klas szkoły podstawowej na pewno, na pewno chętnie też podpowiedzą, czy to jest takie rozwiązanie, z którego chętniej by się uczyli, bo na pewno neon da nauczycielom następne narzędzie. To będzie narzędzie takie, którym tak naprawdę po pewnym czasie nauczyciele nie będą chcieli się rozstawać, ponieważ będą wszystko mieli w tym, w tym jednym miejscu i to jest duża wygoda. Także serdecznie zapraszam do wypróbowania i do zdecydowania się na podręczniki nowej ery. Jak Państwo słyszeli, NEON Nowy, lepszy wymiar edukacji, już wkrótce. Zachęcamy do testowania. A dziś to już wszystko ze studia nowej ery. Ja dziękuję Marcinowi Wojtyńskiemu za przemiłą rozmowę. A Państwu życzę miłego czasu i do szybkiego zobaczenia. Dziękuję serdecznie.